Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. W tym odcinku chciałbym pokontynuować serię omawianych silników. Następcy silnika z poprzedniego odcinka 1.9 DCI, czyli silnik 2.0 DCI. Silnik oznaczony symbolem M9R. Tutaj można powiedzieć, że silnik został wprowadzony na przełomie lat 2005-2006 do modelu Renault Megane 2 oraz Laguny 2 po faceliftingu. Co tutaj można powiedzieć? Silnik powstał wspólnie, jest wspólną konstrukcją Francuzów z Japończykami. Można powiedzieć, że silnik jest w stosunku do poprzednika bardzo dopracowany. Tutaj możemy wymienić, że jak na teraźniejsze nawet czasy ma konstrukcję bardzo nowoczesną. Dwa wałki rozrządu w głowicy, 16 zaworów, turbina o zmiennej geometrii łopatek. Dodatkowo w przypadku mocniejszych wersjach chłodzona jest wodą. Wtryskiwacze piezoelektryczne Boscha, rozrząd napędzany łańcuchem oraz zawór elektroniczny recyrkulacji spalin. Co do samego silnika, można powiedzieć, że filtr cząstek stałych występował. Silnik był oferowany w kilku wersjach mocy: 130, 150, 175 koni. Po 2010 roku wszystkie wersje mają filtr cząstek stałych. Od 2005 do 2010 zdarzały się wersje 130-150 koni bez filtra cząstek stałych. Filtr cząstek stałych w tym silniku nie wymaga specjalnej uwagi. Jest raczej bezproblemowy. W zależności od tego, czy będziemy jeździć po mieście częściej, czy na trasie, to wypala się co kilkaset kilometrów. Nie są potrzebne specjalne płyny. Tak jak w przypadku koncernu Citroën Peugeot. Ogólnie można powiedzieć, że do przebiegu 200-250 tysięcy powinien taki filtr cząstek stałych bez problemu działać. Jeżeli jeździmy na trasie, to nawet dłużej. Czyszczenie takiego filtra to koszt około 1000 zł, aczkolwiek są już serwisy, które powiedzmy zrobią prywatne, które mogą zrobić to taniej. Co do samego silnika, do silnika wchodzi sporo oleju, aż 7 litrów. Musi to być olej specjalny, niskopopiołowy. Co do filtra cząstek stałych, nowy filtr cząstek stałych to koszt około 4-5 tysięcy złotych. Największa zaleta tego silnika, porównując powiedzmy do poprzednika, to przede wszystkim trwałość. Zdarzają się egzemplarze, które już przejechały pół miliona kilometrów bez naprawy głównej, także silnik po drobnych modernizacjach jest także wykorzystywany. Pochodna tego silnika w wersjach dostawczych, mastera, nawet do dnia dzisiejszego. Także na pewno jest to sprawdzona jednostka i bardzo dopracowana. Co do takich awarii, w samochodach z początkowych lat produkcji może dochodzić czasami do awarii zaworu EGR, aczkolwiek nie zdarza się to zbyt często. Później zostało to poprawione. Koszt zaworu EGR to w granicach 1000 zł, powyżej 1000 VASO, poniżej 1000 powiedzmy prywatnie, jeżeli kupimy jakiś zamiennik. W samym silniku warto zwrócić uwagę, dwumasowe koło zamachowe także występuje, aczkolwiek jest ono dosyć trwałe. Najczęściej będzie wymieniane właśnie przy jeździe miejskiej, także tutaj musimy dosyć zwrócić uwagę na właśnie przy zakupie, jak działa nam sprzęgło. Co do układu wtryskowego,
Układ wtryskowy jest dosyć konstrukcją niezawodną, wytrzymuje duże przebiegi, nawet powyżej 250 tysięcy kilometrów. Wtryskiwacze możemy zregenerować, 600 zł, 500 do 700 zł mniej więcej kosztuje regeneracja za sztukę wtryskiwaczy. Aczkolwiek, jak powiedziałem, zdarzają się egzemplarze, że nawet powyżej 300-400 tysięcy kilometrów nie wymagają większych praktycznie uwag. Co do takich jeszcze awarii, czasami się zdarzają mikropęknięcia w głowicy po większych przebiegach, aczkolwiek są to tak naprawdę jednostkowe przypadki, to wszystko zależy najprawdopodobniej, jak samochód jest serwisowany, jak olej był zmieniany, czy nie był przegrzany silnik, oraz jak powiedzmy po jeździe, czy przy zimnym silniku będziemy jeździć. Wiadomo, że diesla najpierw trzeba spokojnie rozgrzać podczas spokojnej jazdy, dopiero później można zwiększać mu obroty. Co do samego spalania, tutaj w zależności od modelu, właściwie od modelu auta, w którym ten silnik pracuje, średnie spalanie możemy osiągnąć około 5-6 litrów. W mieście może ta wartość wzrósł do 7-8, aczkolwiek na trasie spalanie może spaść nawet poniżej 5 litrów, około 4,5 do 5 litrów jest bez problemu do osiągnięcia. Przy dosyć dużych zbiornikach, w jakich ten silnik w samochodach pracuje, zazwyczaj Renault ma zbiorniki 60-70 litrowe, tutaj zasięg może wynosić grubo powyżej 1000-1200 km nawet. Co do samej jednostki napędowej, samochód na pewno z tym silnikiem jest dosyć niezawodny. Renault tak naprawdę tym silnikiem udowodniło, że aczkolwiek jest to oczywiście silnik opracowany i produkowany wspólnie z koncernem Nissana. Zresztą teraz Renault jest chyba właścicielem od kilku lat już Nissana, także oni wspólnie opracowują platformy samochodów, jak i silniki. Ten silnik na pewno zrywa z niechlubną opinią poprzednika swojego, czyli silnika 1.9 DCI. Jest to jeden z najlepszych silników diesla w autach kompaktowych i klasy średniej, oferowane właśnie od 2005 roku. Na pewno kupując auto z tym silnikiem nie będziemy mieli takich, powiedzmy, problemów jak z silnikiem 1.9 DCI. Dodatkowo samochód na pewno z tym silnikiem jest dosyć bezobsługowy, choćby poprzez właśnie łańcuchowy napęd rozrządu, dosyć niskie spalanie. Samo serwisowanie jednostki jest może trochę droższe, bo wchodzi aż 7 litrów oleju do silnika. Aczkolwiek oleje teraz nie są zbyt drogie, także wymieniając olej co 15-20 tysięcy kilometrów, bo jak wiadomo, zazwyczaj serwisy long life w tych samochodach miały wymianę co 30 tysięcy, a proponuję skrócić ten przebieg do 15-20 tysięcy w zależności. Oczywiście jeżeli jeździmy na trasie, no to możemy serwisować zgodnie z zaleceniami, powiedzmy, long life, ale w przypadku jazdy mieszanej czy jazdy typowo podmiejskiej, takiej miejskiej, to warto ten przebieg do wymiany oleju skrócić do 20 tysięcy kilometrów. Wtedy nam ten silnik na pewno przeżyje samochód. Trwałość jednostki napędowej, tak jak wcześniej powiedziałem, to nawet powyżej 500 000 kilometrów. Są już auta, które takie przebiegi robią. Pochodna tego silnika jest do tej pory, powiedzmy, po zmodernizowaniu oferowana w samochodach zarówno osobowych, jak i dostawczych, także
Na pewno silnik sprawdzony ponad prawie 15 lat. Za 2 lata minie oferowany i udoskonalany, powiedzmy, w następnych latach. Także to by było na tyle odnośnie silnika 2.0 DCI koncernu Renault-Nissan. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania kanału, oglądania następnych odcinków z cyklu Autokrytyk.